Mam takie budapeszki młodzież, budapeszki, to jest chyba deresz jeden, tak samo, nie? Trzy deresze. Trzy deresze są, tak się trzeba dobrze przyglądać. Te deresze, proszę bardzo, tutaj pójdę, te młode deresze. Po 50. Po 50 zł, a budapeszty? Też po 50. Też po 50 zł. A ten pocztowy to co to jest, widzę na dwóch obrączkach? I on kosztuje? Dyszkę. Dyszkę. Good morning, hello everyone at the Rado Pigeon Market in Poland. Witam wszystkich na targu w Radomiu. Przy ulicy Rybelskiej 65. Ci jest tak bardzo duży. Zobaczymy, co dzisiaj proponują hodowcy. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Zapraszam na film, startujemy. To gołębie pana Witka nagrywamy, proszę za bardzo. Przepraszam tutaj kolego, cześć, że tak się wcinąłem. Ile takie pawiki? Pawiki 5D. Pawiki 50 zł. Proszę bardzo, kiwane pawiki ma. Ale to za sztukę chyba, nie? Czy za parę. Za parkę 50 zł, tak? A krymeczki? 3,5 dyszki za sztukę. Za sztukę, nybeczki? Nybki 6 dych. Tu pana Witka nagrywamy, proszę bardzo. Widymki, parka parzysta, czy nie? Tak, to parzysta jest jeden model. Parzyste. Po 3 dychy sztuka. Po 3 dychy sztuka, a ładna jest krakuska. Krakuszek. Samiec? 3 dychy, samci. I po ile mam ten krakus w lotach? 3 dyszki. Ale ja wiem, 3 dyszki, ale po ile w lotach ma? Czy po 7? Po 7. Tak. Po 7 w lotach. Bardzo ładny ten krakus jest. Ogonek nosi? Siwe po 15. I siwe po 15 zł. I ten o, żółty. A, żółty typ teraz, 2 dyszki. 2 dyszki. Takie bociany, nie wiadomo, tutaj kolega poszedł. Ile? 400 chyba. Tam 400 zł za parę bocianów, ja też nie widziałem. Pani Mirko, dobra, cześć Mirek. Jeszcze raz. To kolegi Mirka nagrywałem, ktoś patrzył, ile to bociany tutaj z tej strony? Prawa strona 400. 400 zł za parę. Lewa strona 500. 500 zł, a ten wyświanc? To jest cena wielka wyjściowa, nie? Tam coś... Wyświanc nie rozprzedany. Wyświanc nie rozprzestrzany, zakupiony. Kolega Mirek czyta komentarze pod filmem. Nieraz tam, tu kolegi Mirka też nagrywamy, proszę bardzo, koroniate widymki. Ile parka tych widymków? Te są tutaj akurat samczyki. Samczyki tutaj te koronia. Czerwone po 80 zł, 80 zł. Żółty 120. No. Mów tutaj, przepraszam. I tutaj para jest 250 zł. Para tych żółtych, tak? Tak. A ta bloteczka to kosztuje tutaj, to nie? Jest biała ogonka, ona jest kupiona. A zakupiona. To też kupujemy tutaj i dobieramy jeszcze krew, nie? To jest staropolski chyba, nie? Staropolski tłumaczek. Staropolski. Może staropolski, nie wiedziałem. Mam karierki takie, ale fajny jest też ten dryjerek, ale nie ma to kolegi, nie ma właściciela. Orzełek, widzę, nie wiem co ten orzełek jest. No, króliki mamy, to jest srokacz, ale nie wiem, to pójdę te króliki. Nie ma właściciela tych królików. Jest chyba lilliputek, kogucik taki, ale... Takie młode mam bardzo fajne, ściągowe, proszę bardzo, takie piteczki. Ile pójdzie takie mutki? 50 zł sztuka. Takie młodziaki można kupić w Radomiu, zapraszamy do Radomia. 50 zł. Dzięki. Takie młodziaczki już sprzedane. Po 5 można kupić w Radomiu takie młodziaczki. Po 5 zł za sztukę. Po 15 zł te pocztowe mamy. Wiadomo, i Budapeszt tutaj żółty, nie wiem co to jest. Sznywka egipska, samczyk czy samica? Samczyk egipski. Co on kosztuje? 3 dychy. 3 dyszki te winery? Winery fan. Po 50. Po 50 za parę. A ten chłopak, ten jest postawny. Łapciate koroniaty winery, proszę zobaczyć, jak się prezentuje. 3 dyszki, tylko w Radomiu takie ceny mamy. Za 3 dyszki jakiego winerka. Jasne. Pójdę tutaj te jaśniaczki mamy. Po 3 dyszki, proszę zobaczyć, jakie malutkie. Z kubeczki, proszę bardzo. Młodziaczki. A te male po ile? Młode po 3 dychy, bo po 3 młode dychy. Tak. Tego głębie pan Adama. Panie Adamie, po ile te krymeczki? Andrzejek tylko... Jedna pana 150, sam jest 50. Andrzejek tylko zrobił zdjęcie po gołębie. To Budapeszty? Panie Adamie, po 15 zł, ale to mamy te sroczki, czarna i czerwona te parze, samczyki, po ile one? Czerwone 150, czarne 50. I te potrzeby po ile? Po dychu. Po dychu. Samica za tydzień się będzie kocić 130 zł. Te maluszki? 3 dyszki. Zapraszam do pana Adama, tu namiar jest, jak ktoś poczuł testy królików, czy z gołębi? Po 40. Po 40 zł takie króliki mamy. Tak, ceny wyjściowe, panie Adamie, tutaj można coś utargować? Tak jest, można. Można coś utargować, tylko w kurcie, nie? Kolego, przepraszam, możesz tutaj podzielić informacji? Po 20 zł te króliki, tak? A jakie raz to są? Mieszance. A tutaj co to jest, samiczka? I co to kosztuje?
stówkę. A ten, o, serek jest, widzę taki. A ten żałobny, to co to jest ten żałobny? Daniel. I on kosztuje? 3 dyszki. A ten serek, samczyk? Samczyk. Też ile kosztuje? 4 dyszki. Dzięki. I taki samczyk, co on kosztuje? 15 zł. 15 zł. A takie młodziaczki tutaj, te pocztowe, po ile? Po 10 zł. Po 10 zł. Winerek tutaj jest taki smolny. Co ten winer kosztuje? 35. 30 zł. A bok? 15. 15 zł za początek, do domu, ja? Co to jest? Samiec. Samiec. Taki samczyk to ile? Samczyk. Nie budyki. Budapeszty tu mamy siwe, to parka tych Budapesztów, czy nie? To były łapciaty. Łapciaty kosmaty, to nie był, żeby po prostu gładki, jest gładki, ale łapciaty kosmaty. Za 2 dyszki można w Radomiu takie gołębie kupić. Kosmaty, łapciaty za 2 dyszki, kolega zakupi. Ten pasiak to tutaj, co, samczyk? Samczyki dwa. I te drugie gładki tak samo, takie samczyki po ile? 30. 20. Proszę do Radomia po takie króliki. Ile takie króliki za sztukę? 25 zł. 25 zł. Ceny wyjściowe koledzy mają. Zapraszamy do Radomia, też królików mamy sobotę sporo. Dziękuję. Andrzeju, chciałbym usłyszeć pana głos. Witam. Zapraszamy do pana Andrzeja. Panie Andrzeju. Zapraszamy do zwolenia także jutro. I na targi do Jedyńska, ja i Michowa Markusa. Wszystkie akcesoria dla drobnych. Do pana Andrzeja, do pani Pauliny zapraszamy po zakupy. I do, dzwonię do sklepu też. Wszystkie akcesoria dla kur, dla drobiu, to co jest potrzebne. I dla królików też. Dziękuję. Nagrywam papuszki pana Henryka. Pójdę te faliste? Po 3 dyszki. A tutaj to jakie rasy są? Świerkotki i kozy. Pójdę świerkotki? Po 100. A kozy? 8 dych. 8 dych. Króliki mam, tak samo w Radomiu zapraszamy po króliki. Pójdę króliki, panie Henryku. Po 20 zł za sztukę. Tutaj te hamburgi to po ile? Po 30. Po 30. A rysie mamy falcy, kolego ogląda, ładne rysie. Ile taki ryś? 30. Czy to jest samczyk? Samica. Samica. A tutaj jest chyba kawaler od niej. Kawaler, druga, czy samica. Druga samiczka, o, proszę bardzo, po 4 takie samiczki mamy. I wyświęcił siebie ile? 4 dyszki. 4 dyszki, zapraszamy do Radomia. Fajna ta samiczka. Samiczka. Zapraszamy też do pana Tomka z Lipska. Wszystkie akcesoria dla drobiu, dla kur, dla zwierząt, i do Lipska, do sklepu. Ten serek, co ten serek kosztuje, ten bystrzak? 20 zł. 20 zł, wszystkie są bystrzaczki. A jaśniaczki tak po ile? Też tak po 20. Po 2 dyszki ceny wyjściowe, 15 zł, trzeba targować, potem jest targ, żeby targować. Winierki na półka, te winierki kosztują trochę, po ile? 250 zł cała para. 250 zł taka parka, proszę zobaczyć, jak się winerki prezentują. 250 zł parka parzysta, to znaczy, że sami samiczką czekają tylko na jajeczka, aby znieść. A taka młodzież tutaj, jaśniaki. Po 10, 8 zł. Po 10 zł, a kolega mówi, że w kurcie jak wszystko, to po 8 można kupić. Zapraszamy do Radomia. Wszystko są zawsze w Radomiu ceny wyjściowe. Jest tak. Targ po to, żeby targować i bankiera nie żałować. Trzeba się dogadywać. Stara Polski mamy, nie wiem. To jest chyba tygrys. No, nie, no przepraszam, że tak powiedziałem. A ten ciemny, to co to jest? To jest? Ten ciemny? Sam jest. Samczyk, nie, co on kosztuje? 15 zł. Dryjerka tu mamy takiego. Ten dryjerek to też kosztuje. I te pasiaczki, ty po ile masz tutaj? Po ile te pasiaki, karpiaki? Zastanawiasz się. Po ile tak za sztukę? Po 15 zł te gołębie mamy. Jakie potrzeby panowie, to pójdę tutaj? Po 5. Po 5 zapraszamy tutaj do kolegi. Po 5. Tutaj te pasiaczki, tutaj te jasne. Zapraszam do niego. Co 20 zł ceny wyjściowe, trzeba też się targować, nie? Taka biała ogonka tutaj, co ona kosztuje tutaj? 50 zł. Czarek, ten wiedeński? To jest kolegi. A, te tutaj, tak? Powiedz, ile wiedeński? 50 zł. 50 zł, żałobny? Żałobny 40. 40 zł. Fajny ten żałobny, bielutki taki. I te perłeczek? 3 dyszki. 3 dyszki. A ten wiedeński, dlaczego to kolego nie przyłożyć tam oddzielnie? 40 zł. Też 40 zł. Fajny ten wiedeński. I takie, to ja mam młodziaczki, takie choczaczki. Od 20 do 40 zł. Od 20 do 40 zł. Proszę zobaczyć, jak mamy w Radomiu dzisiaj gołębie. Dzięki. Czajeczki jakoś, kurczę, widzę. A to jest widymek łódzki. Ten młody, nie? Samczyk, ten młody. A te czajeczki, ile kosztują to parę? 80 zł. 80 zł cena wyjściowa tych czajek. Kolega miał to pewne klatkę młodzieży.
poszła. Ten sokół jest samczyk. Proszę bardzo, kipowy samczyk. Sokołów jest bardzo mało. Co ten samczyk? 5 dyszek, a ten serek? 3 dyszki. Samica. Samica jest ta serka. Proszę bardzo. 30 zł. Tutaj nagrywałem gołębie Sławka. Pana Sławka, proszę bardzo. Namiar do kolegi jest, ktoś potrzebował. Teraz pan Sławek udzieli szczegółowych informacji. No. Białe gołąbki pocztowe, lotowane. Wszystko z gołębi lotowanych. Od pana Artura Baczyńskiego z Gorlic, z Waldemara Peca, Seymusy i Delmary. Na białych oczach, jedna, drugie na glas, na ciemno. I po ile tak mniej więcej ceny być tak? Od 50 do 150. Od 50 do 150, ale pan Sławek jest elastyczny. Tak. Przy dużym zakupie zawsze coś można utargować. I tutaj też gołębi pana Sławka, proszę bardzo. Tak, to są ludoklasensy, gołąbki lotowane też. Cały czas chodzą na lotach. Proszę bardzo. Dobra, złapię kolegę tutaj, pan Andrzeja. No kurczę, nie przeszkadza? Nie. Nie, dobra, poczekaj, dobra, poczekamy. No i puszczamy, panie Sławek, tutaj puszcza, lotuje, proszę bardzo. Puszczony leci do domu. Trudno. Tutaj, panie Sławku, jeszcze raz informacja. To są gołąbki lotowane, te białe, a ta para to Niemcy, to są gołębie z rozpłodu, samica już jest z jajkiem. Samica z 18, samiec z 17. I po ile one są? 150 za parę, bo to już czas z rozpłodu młodych. Pana Sławka namiar tutaj jest, aby też potrzebował. Takie perłowe mam dzisiaj w Radomiu, to jest parka parzysta. Samiczki. Samiczki takie. I takie samiczki ile kosztują? Po stówce. A to jasne, to co to jest? Samiczki. Kosztuje? Stówkę. Nie, tam kolega na sojusie, ja cię tam nie nagram. Pocztowe. Ale nie wiem po ile co kosztuje. Gołębie pana Daniela. Taki serek, to serek, panie Danielu, co to jest za serek? To jest fajny, taki blisty samczyk. Ile taki samczyk? 3 dyszki. A te budapeszki żółte po ile? Po dyszku. Po dyszku, proszę bardzo. Samiczki? Takie równe bez wianku, proszę. Samczyki. Po dyszku do pana Daniela namiar jest. Samczyki te żółte, po dyszku. Ten krymeczek to co to jest? Samiec. Też kosztuje ile? 5 dyszek. 5 dyszek. To samiczki, nie? A te sroki, panie Danielu, bo tam ktoś potrzebował te sroki, po ile to są te czarne? Sami jest para jakaś? Para parzysta i samczyk. I po ile te sroki tak za sztukę? 120 zł para, czyli 60 zł sztuka. Samczyk jeden 60 zł. A te perłowe tak po ile za sztukę? 60 zł. Ja tu do pana Daniela namiar jest. I strazer tutaj, samiczka jest czy samczyk? Samiczka, proszę bardzo, jaka straserka. Inaczej transule mówią na to, ale jaka postawna, szczupa i ona kosztuje? 40 zł. Bardzo nic. Ten nyweczek, ten znaczy te krymeczki, o ta żółta na krótkim dziobie, takim ile? A dwie pary. To one kosztują trochę. 200 zł para i 150. 200 zł para i 150, dlaczego 200 zł? Bo są na krótki dziobie, są krymki jałostockie. To gołębie pana Daniela, namiar do kolegi Daniela jest. Ja bym ktoś potrzebował, bo widzę żałobny masłowy też jest, samiec, też żałobny. Para tych masłowych, o. Para, ile taka para masłowy koroniatych? Proszę bardzo, pana Daniela, gołębie tu też pana Daniela. Proszę bardzo. Blajwinerki, blajwindry, nyweczki. Gołębie pana Daniela cały czas. Są fajne, pana Daniela tutaj nagrywamy też perukarze. Tak, to jest ta sama firma. Pana Daniela namiar jest. Ten albumek to co to jest? Samczyk. I co on kosztował? 30 zł. To wywrotki, to jest para 100 zł tych wywrotek. Także to są wywrotki spodnie pruskie. Nie ma kolegi w tej chwili. Budapeszt, nie wiem co to jest. Polityka czarna, cześć kolego. Klaczki po 70, klaczek 100. I tutaj te, tak mam klaczce od do? Po 15-20 zł. 15-20 zł. 50 zł z własnej pasieki. A tu
tu jest? Gęś od 150. 150 gęś. To jest gęś, jak to się nazywa? Zapomniałem, bo nie wiecie. Garbinosy. Garbinosy. A te kurki? A kurki to po 50-60 ten taki. Harokoki. Kolega Budapeszki, jaki powiedział do Budapeszki młodziaczki? Budyszku. Budyszku, zapraszamy do kolegi tej. A te stare to są parzyste, to Budapeszki? Nie. Dwa samczyki. Samczyki. Te jasne tutaj oddo. A jasne tam 30-40 zł. 30-40 zł, ceny wyjściowe. Nagrywam gołębie pana Zygmunta, proszę bardzo, jest wszystko z papierami, co jest, co dane. Gołębie pana Zygmunta, panie Zygmuncie, już dziękuję bardzo. A te młodziaczki po ile tutaj? Po 15. Po 15 zł, a tutaj tak mniej więcej te... Z kartami ze wszystkim. Z kartami ze wszystkim, po 15 zł. A tutaj te stare? A te stare? To też 15, 15, 20. Tak, różnie, od 15 do 20 zł. No ta samiczka jest tym rodowodem, to jest... 60 zł, to samiczka za dowodem. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Pozdrawiam, do zobaczenia, hejka. A które są? Niemieckie wystawowe? To jest ten niemiecki wystawowy. Jakie niemieckie wystawowe po ile? Po 50. Po 50 zł za sztukę. A rzeszowskie? Tak samo. Samo po 50 zł. Thanks for watching the video. See you soon. Wszyscy wspólnie razem promujemy targ gołębi w Radomiu, nasze hobby i naszą pasję. Kłócika takiego mamy dzisiaj w Radomiu. Niesie jajka, a nie niesie jajka. Budapeszki w flagę. Oglądacie kanał Lotowanie Andrzeja. Zobaczcie, co hodowcy proponują na darkach w Jedynsku, Radomiu i Zwoleniu. Ja tam będę. Dzisiaj może młodzieży mamy troszeczkę w Radomiu. Nie znam ceny. Potrzeby to powiedzieć za młodzież? I tu też, podyszku? Pewnie tak, kolega nie ma, ale to kurczę mogą być podyszku. Kolega odpod... Karpiaczek taki na białym ogonie jest. A ten masłowy, to co to jest ten masłowy? Ile on kosztuje? A ten ciemny, co to kurczę? No. Liche. Ale kurczę. Ja to lubię.